No i nawet udana ta piosenka z najnowszej, zdaje się, płyty zespołu Kult Pandemia. No rzeczywiście, chociaż mam nadzieję, że już o pandemii będziemy za chwilę mówić w czasie przeszłym. No dobrze, a teraz czas na gościa, który zdaje się zaspał. Miał być w studio, jest na łączach telefonicznych. Jana Szostak, białoruska artystka, działaczka. Dzień dobry. Dzień dobry. Nawet słychać, że pani trochę chrypie. No ale do chrypy jeszcze przyjdziemy. No ostatnio staje się pani symbolem protestu Białorusinów w Polsce. Jest osobą, która często jest do mediów zapraszana z powodu protestu krzykiem. Jaka jest natura tego protestu i jakie będą efekty tego rodzaju protestów? Zobaczymy, jakie będą efekty dopiero pewnie po kilku latach. Wiemy doskonale, że to tylko rewolucja w wersji 2.0, bo uczestniczymy wszyscy w jednym wielkim ultramaratonie i to, co się wydarzyło ponad tydzień temu, czyli sprawa związana z porwaniem Romana Pratisewicza, to jest naszym zdaniem wszystkich osób nieobojętnych na to, co się dzieje w Białorusi, że teraz to my musimy przejąć tą pałeczkę w mówieniu dosłowne nie, w mówieniu i zapotrzebowaniu na obostrzenie sankcji ekonomicznych w stosunku do reżimowego kraju. Sankcje ekonomiczne to jest coś, o czym się mówi od dłuższego czasu. Pani wymienia 16 przedsiębiorstw białoruskich, które cały czas handlują i prowadzą działalność w Polsce. Czy tego typu działania, czyli uderzenie w ekonomiczne podstawy reżimu jest słuszne? Bo były wątpliwości jeszcze parę miesięcy temu, czy na pewno takie sankcje, które przełożą się w pewnym sensie na społeczeństwo białoruskie, są etyczne, czy powinny być stosowane. W tej chwili, jak rozumiem, społeczność białoruska już takich wątpliwości nie ma. Oczywiście nie ma. Ponadto jest to skandaliczne w momencie, w którym zrozumiałam, że niektóre firmy tego zupełnie nie rozumieją. Nie rozumieją tego, że wspierają w sposób ekonomiczny, wspierają również reżim, nie wspierają strajk robotniczy. I moim celem, naszym zdaniem na ten tydzień, naszym zdaniem wszystkich nieobojętnych osób do tej sytuacji i próby zrobienia czegokolwiek, nawet jeżeli to jest w sposób oddolny robione, to zmusić i doprowadzić do dialogu w tym tygodniu osoby z przedstawicieli tych polskich firm z osobami ze strajków robotniczych poszczególnych firm, które byli zmuszeni całymi rodzinami uciekać z Białorusi do Polski, zostawiając całe swoje spokojne przedtem życie w Białorusi. Nie wiem, na ile słowa by przymusić są odpowiednie i na ile dobrze trafią do polskich przedsiębiorców. A to jest właśnie też pytanie, na ile pani zdaniem forma protestu, którą pani przyjęła, bo to nie tylko krzyk, ale też element ubioru i element estetyki, na ile on koresponduje z wrażliwością osób, do których pani się zwraca, na ile jest skuteczny? Zobaczymy, ja staram się wykorzystywać, jako że pochodzę ze sztuk wizualnych, każdą formę protestu i przykuwać hejt również na uwagę, która jest związana z hejtem na uwagę w sprawach białoruskich. Stąd też powstała ta akcja Dekolt dla Białorusi, która polega na tym, że każda osoba może wybrać jedną z 16 firm, zamieścić ją na swoim dekolcie, oznaczyć hashtagiem Dekolt dla Białorusi oraz oznaczyć tą wybraną firmę. Co ciekawe, jak się właśnie okazuje, że taki sposób komunikacji wydawałoby się absurdalny i abstrakcyjny, skutkuje odpowiedzią przedstawicieli firm szybciej niż otwarte listy i petycje. Więc nie mówię, że tego nie trzeba robić. Wszystko trzeba robić, co jest w naszych siłach, na jakie
mamy możliwości w tym momencie i w tym miejscu i w tym czasie. Dlatego mam nadzieję, że dojdzie do tego, a mówię i stosuję słowo zmusić, no bo zmusić do dialogu, bo bardzo jestem rozemocjonowana w związku z tym, że te firmy również dostawały wsparcie od rządu polskiego w ramach tarczy antykryzysowej spowodowanej COVID-em. No, dopiero byłby problem, jakby rząd arbitralnie decydował, które firmy mają dostać, a które nie dostać, i decydował, kto współpracuje, a kto nie współpracuje z reżimem Łukaszenki. To jeszcze trochę bym podrążył ten temat formy protestu. To jest teraz modne i dość proste, ale zastanawiam się, na ile to nie banalizuje z kwestii białoruskiej, na ile dzisiaj tu długo jechałem do pracy, różne środki komunikacji, widziałem ludzi jadących rano do pracy, i czy dla nich akcja Dekolt dla Białorusi to nie jest trywializowanie kwestii? Czy teraz zwyczajny Polak, który od rana do wieczora pracuje, będzie miał większe zrozumienie dla sprawy białoruskiej, kiedy nagle ona została sprowadzona do kwestii dekoltu w sytuacji, kiedy na Białorusi giną ludzie? Tak, w momencie, w którym posłanki poszczególnych partii wykorzystują ten hejt i sprowadzają całą moją działalność pomocową, jak i również setek osób, bo nie byłam tylko krzykiem mnie samej, tylko głosem setek osób do błahej sprawy, i przy tym zwracając uwagę na mój dekolt, a nie na to, o czym mówię, no to rzeczywiście, proszę pana, mamy problem w tym polskim społeczeństwie. Dlatego moim jedynym wyjściem z tej sytuacji było odwrócenie uwagi i z powrotem przykucie go do Białorusi. I oczywiście jestem realistką, żądam niemożliwego. Być może wygląda to zupełnie w humorystyczny, nie wiem, absurdalny sposób, ale wierzę, że tak jak mówił Mahatma Gandhi, najpierw z ciebie się śmieją, potem ciebie słuchają, a później ciebie się boją. Więc mam nadzieję, że każda forma protestu, każda forma mówienia o Białorusi, nawet jeżeli potrzebny jest do tego dekolt, jest ważna i potrzebna. Na Mahatma Gandhi najpierw tobie milczą, potem z ciebie się śmieją, potem ciebie się boją, a potem wygrywasz. Takie były cztery kroki, dobrze pamiętam, z cytatu lidera hinduskiej opozycji o odrzucenie jarzma brytyjskiego. Na ile ruch białoruski, na ile rewolucja na Białorusi to jest rewolucja feministyczna czy lewicowa, bo pani tutaj wspomniała posłankę różnych partii, to chodzi o panią poseł Żukowską z SLD, pani jest raczej związana z Robertem Biedroniem, to trochę kłótnia w rodzinie, i to w rodzinie, która także wśród Polaków bardzo przekonanych Białorusinom jest rodziną niezwykle marginalną. No Robert Biedroń w wyborach 2,5%, lewica parę procent poparcia. Takie poruszanie się w sprawie, ze sprawą białoruską na trochę marginesie polskiej polityki. Tak, proszę pana, tylko proszę pamiętać, że nie jestem związana z Robertem Biedroniem ani z każdąkolwiek inną partią. Podkreślam, domagam się podniesienia sprawy w związku z Białorusią ponad podziałami. To, że Robert Biedroń jako przedstawiciel do spraw białoruskich w Europarlamencie zwołał tą konferencję prasową i jego pracowniczka Agata Diduszko mnie zaprosiła, to zupełnie nie znaczy, że muszę i kojarzę się z wiosną Roberta Biedronia. Więc bardzo proszę nie stosować takich spłaszczeń w mediach, bo to właśnie zazwyczaj doprowadza do tego, że my wszyscy jesteśmy tak ukierunkowani i tak mocno podzieleni na pół. Ja również odzywałam się i prosiłam do wszystkich przedstawicieli partii politycznych, natomiast przedwczoraj podczas globalnego strajku symbolicznego dla Białorusi przyszły
przyszły różne przedstawicieli partii, oprócz partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwość. Zatem pytam, dlaczego ich tam nie ma? Chciałabym, żeby mój głos został usłyszany. Bo już to było, wydarzyło się raz we wrześniu 2020 roku, kiedy pan Michał Dworczyk, w momencie, w którym krzyczałam i donosiłam o bardzo ważnej sprawie, czyli wtedy, jak się okazało, z powodów covidowych nie można było wyjechać z Białorusi do Polski, mając wizę turystyczną, to w momencie, w którym dokrzyczałam się dosłownie, opowiedziałam o tym problemie, nie w sposób agresywny, ale opowiedziałam. I wtedy Michał Dworczyk po dwóch dniach odezwał się ponownie i powiedział, że tak, w ciągu dwóch tygodni to rozporządzenie zostanie wprowadzone i miała pani rację. Więc ja uczulam bardzo wszystkie osoby to, że ja mam poglądy feministyczne, to przede wszystkim znaczy i chodzi o to, żeby była równość. Feminizm równa się równość, niezależności, czy to mężczyzna, czy to kobieta, więc wszyscy musimy walczyć o to samo. O wolność dla Białorusi, niezależnie od poglądów politycznych w Polsce. Bo były te piękne deklaracje, jak i z jednej, tak i z drugiej strony, o tym, że działajmy ponad podziałami. I ja niestety teraz widzę tylko wsparcie z tej drugiej strony, a bardzo chciałabym zobaczyć to wsparcie ze strony partii rządzącej. Na razie dwa dni temu na wniosek polskiego rządu Unia Europejska przekazała spore środki dla opozycji białoruskiej. To chyba jest realny wymiar pomocy niż konferencja prasowa przed siedzibą Komisji Europejskiej, która to Komisja w sprawie Białorusi działa chyba nie tak dynamicznie, jakbyśmy tego sobie życzyli, a wpływ na to... Proszę pana, to w takim razie bardzo chciałabym zobaczyć, gdzie dokładnie każda złotówka poszła na tą opozycję, bo setki, tysiące osób, które pomagają na terenie Białorusi, pomagają z własnej kieszeni, z własnego poczucia solidarności, tak jak to było w latach 80. na terenie Polski. A więc to źle? Zupełnie tego nie widziałam, więc chciałabym to zobaczyć, dokąd poszły i na co poszły te środki również na terenie Białorusi, bo walczymy o każdą złotówkę, o każdą osobę, która jakkolwiek ubiega się do organizacji, których wspiera Prawo i Sprawiedliwość, takich jak Białoruski Dom, a ten Białoruski Dom niestety nie pomaga. W związku z tym właśnie dlatego między innymi zaczął się ten cały podziemny ruch społeczny, bo takie organizacje typu Białoruski Dom odwracały osoby i nie udzielały im realnej pomocy. Osoby po torturach, proszę pana. I to jest doświadczenie, które znamy z kart historii XIX wieku, jak traktowała się polska emigracja polityczna, ile tam było sfarów. Już nie trzeba cytować tego Mickiewicza. Nie wchodźmy w to, która organizacja białoruska jest dobra, a która zła, bo chyba nie o to chodzi. Nie, właśnie, a to pan zaczął wchodzić też również w to, kto realnie pomaga, kto nierealnie pomaga, porównując konferencję prasową z... Bardziej chodziło mi o polskich polityków niż o opozycję białoruską. Dobrze, to tu... I polityczki, używajmy feminatywów. Używajmy feminatywów, chociaż akurat język polski ma swoją dynamikę i nie wiem, czy trzeba go na siłę feminatywy zmienić. Feminatywy były używane w 1952 roku, również w Polsce. Mam na to potwierdzenie. W polskich uczeniach było to normalne i realne i również o wiele wcześniej. Rok 52 to nie był najlepszy rok w historii Polski, proszę pani. Jana Szostak... Zgadzam się, dlatego mówię, że mimo tego kryzysu i trudności były używane feminatywy, więc bardzo polecam nawet, również używać nawet były... w XXI wieku, kiedy mamy o wiele lepiej, mimo
różnych. Nawet były promowane wówczas feminatywy, żeby było zabawniej. Już kwestia aborcji, będziemy wchodzić, bo to też bardzo ciekawy temat, jeśli chodzi o relacje polsko-białoruskie. Jana Szostak, działaczka białoruska, feministka, była gościem Poranka w Net. Dziękuję bardzo. I doktorantka. Doktorantka również. Bardzo nam miło. 7:52. I teraz co ja mam zrobić z tym czasem, który nam został? Zostało się go bardzo niewiele. Być może Aleksander coś tutaj wymyśli i za chwilę będziemy mieli kolejnego gościa, ale to wszystko w rękach realizacji. Czas start.